Zaparkowałem przy samym urbexie. Wejdziemy normalnie głównym wejściem, na samym wejściu kosiarka. Kurde. Ale bałagan ktoś tu zrobił. Tu chyba kiedyś był salon. Zostało jeszcze trochę przedmiotów. Nawet piwnica jest. A ja jestem już w gotowości. O kurde. Ale tutaj sobie nie pochodzimy. Piwnica zalana całkowicie. Wejście na górę też chyba będzie niemożliwe. Ale to się okaże jeszcze. Dobra. Większość miejsc jest zasypana. Próbujemy się tam dostać z innej strony. Tutaj co? Tutaj też wszystko zasypane. Ale mimo to zostało dość sporo rzeczy. Troszeczkę mebli. Nie wiem, czy próbować iść tam dalej. Chyba spróbujemy. Co tu jest? O kurde, jakiś magazyn starych mebli. Tu jakaś zabytkowa szafa. Wygląda fajnie, tylko że nic nie widać. O kurde, jestem. Ło. Szafa ze 100 lat ma. Co tu jest jeszcze ciekawego? Noga od stołu. A tam są blaty. Ktoś tutaj składował meble. Tutaj rama, ale już zniszczona. Tam jakiś żelandor. Dobra. Idziemy gdzieś, gdzie jest troszkę więcej przestrzeni. Bo tutaj jest naprawdę ciasno. Dobra, spróbujemy się stąd teraz wydostać. To co? Wygląda na kuchnię. Wejście na górę. To zaraz obczajmy. Ale najpierw wejdziemy tutaj. O kurde. Ale graciarnia. O. Świetny rowerek. Tutaj mamy chyba garaż. Wszystko zagracone. O kurde, tutaj też się zawaliło. Belki runęły z góry. Zastanawiam się, czy coś ciekawego jest u góry.
więcej widzę. Wszędzie widać jakieś meble. I to całkiem stare. Tutaj piecyk. I to chyba nie jeden. Cała kolekcja pieców. Tu, tutaj. Tu, kurde, jest tego trochę. A tutaj resztę mebli. Dobra. Wychodzimy stąd. Traktor. Ciekawe, co to za model. Powiem wam, że posiadłość jest bardzo duża i zostało tutaj mnóstwo rzeczy. Tutaj kolejne miejsca, które można odwiedzić. Kolejny magazyn. Kosiarka. Tam mamy nawet samochód. Zaraz spróbujemy dostać się do niego, ale nie wiem, czy to jest możliwe. Tutaj mamy kolejne magazyny wypełnione chyba meblami. Ej, tu jakiś mamy. Co to jest? Traktor? Nie. Chyba tylko ośka. Jest i fura. Ale to miejsce jest duże. Ciężko się tutaj ogarnąć. Być może ktoś tutaj handlował starymi meblami, bo jest ich tutaj naprawdę dużo. O kurde. To chyba ogródek. Ale składowisko. Można tu znaleźć chyba wszystko. Mnie jednak interesuje bardziej wnętrze domu. Dlatego od razu udamy się na górę. Mam nadzieję, że wejdę tam. Boże, ile mebli. Coś tam się dzieje koło mojego auta, ale nie wiem do końca co. Kurde, tutaj jeszcze nie byliśmy. Zerkniemy sobie. O. Meble. Wszędzie meble.
zastanawia mnie, co będzie u góry. Schody są zdewastowane, przegnite, ale będę próbował się dostać i zobaczymy. O kurde. Można powiedzieć, że tutaj nie ma schodów. Spróbujemy jednak. Jest. Tutaj już jest bardziej stabilnie. Kolejny magazyn. Dziura. Trzeba uważać, żeby to wszystko nie runęło wraz ze mną. Ewidentnie ktoś tutaj handlował meblami. Wszystko przegnite. Szkoda troszeczkę tych mebli wszystkich, bo większość pewnie szłoby odrestaurować. O, tam widzę jakiś ładny fotel. Ale nie idzie się dostać do niego. Nie przejdziemy tam. Szkoda. Szkoda, że tak wszystko poupychane. Nie mogę wam pokazać, jak dokładnie wyglądają te meble. Coś tam przyjechało, ale nie wiem, co to dokładnie. Krzesełko. To już krzesło. Zapewne cały komplet gdzieś tutaj jest. Szuflady. Od ławy. Uważać przy zejściu. To też coś fajnego. Kurde, szkoda, że to wszystko się tutaj tak marnuje. Możemy to jakoś spożytkować. Ale nic. To nie moje, więc nie będę decydował o tym. Co się dzieje? Chyba nic ciekawego. Wyciągają szambo. Więc raczej nie ma tutaj przypału żadnego. Nie ma tutaj żadnej wolnej przestrzeni, gdzie można sobie stanąć na spokojnie. Oprócz miejsca na dworze. Tym razem znalazłem taką ruderę. Wszystko jest porozwalane. Tu chyba jeszcze nie byliśmy. Ale nie jest zbyt bezpiecznie chyba tam. Widzę, że zerwał się dach. Kolejne magazyny starych mebli. Tu jest jeszcze coś po tej stronie.
wyciągają szampan. Tutaj mamy jakiś wóz. Zresztą nie jeden. Tam widzimy kolejny wrak. Wygląda mi na Skodę. Ile tutaj jest złomu, metalów różnego rodzaju. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć, co to za model. Ło! Zobaczyłem. Ciężko tutaj chodzić. Moi drodzy, na tle tego samochodu zakończę eksplorację. Jak widać, bardzo dużo tutaj pozostało. I nie ma tutaj aż takiej szaberki, bo ten cały metal by tutaj zniknął. Dobra, ja się z wami żegnam i zapraszam na moje kolejne wyprawy. A wy nie zapomnijcie subskrybować kanału i zostawić łapkę w górę. Na razie, trzymajcie się.